Dziennik informacyjny Telewizji Dami Legnica codziennie od poniedziałku do piątku. Premierowe wydanie Sieć Wektra, godzina 17.20. Telewizja Łużyce, godzina 18.20. Serdecznie zapraszamy. Maciej Biskup, witam serdecznie i zapraszam na informacje Legnickiej Telewizji Dami. A dziś w programie opowiemy o tym, że nie wiemy, ile dokładnie zapłacimy za wodę w 2018 roku, a także o nowym mieście partnerskim Legnicy. W poniedziałek radni powiedzieli tak stawkom za wodę na 2018 rok. Będą one takie same, ale tylko do połowy roku. Dlaczego tak? Bo rząd pracuje nad nową ustawą. Bez wody nie możemy się obejść. Nie może obejść się też żadne gospodarstwo domowe, dlatego za każdym razem drżymy, słysząc, że politycy znów dyskutują nad jej cenami. Na szczęście, jak się okazało w poniedziałek, od 1 stycznia 2018 roku płacić za wodę będziemy tyle samo. Cena brutto za dostawę wody i odbiór ścieków dla gospodarstw domowych 10 zł 66 groszy. I ta cena również obowiązuje pozostałych odbiorców. Bez zmian również dla przemysłu. Dla przemysłu to będzie cena brutto 10 zł 93 grosze, też bez zmian. Radni głosami potwierdzili swoje poparcie dla stawek i moglibyśmy spać spokojnie, gdyby nie fakt, że uchwała Rady Miejskiej o stawkach za wodę na 2018 rok będzie obowiązywać od 1 stycznia, ale tylko przez 180 dni. Później samorządy nie będą miały wpływu na ceny wody, a to za sprawą tworzonej przez rząd ustawy. Ostatni czas to prace nad nową ustawą, która radykalnie zmienia sprawy ustalania opłat i zatwierdzania. Tak naprawdę Rada ostatni raz ma tą przyjemność bądź nie pochylić się nad taryfą. Później zrobi to Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, czyli tworzony właśnie przez rząd nowy byt, do którego w sprawie taryfy wodnej będą zwracać się takie instytucje jak Legnickie Przedsiębiorstwo Wodne i Kanalizacji. A zatem jaka będzie cena wody w drugiej połowie 2018 roku? Tego póki co nie wiadomo. Wiadomo już więcej o weekendowej strzelaninie przy ulicy Kominka. W sprawie zabrała głos prokuratura. Chodziło o wytwórnię narkotyków. Nie milkną echa weekendowej strzelaniny, która miała miejsce przy ulicy Kominka. W sprawie zabrała głos prokuratura. Okazuje się, że w ubiegły piątek zatrzymano 3 osoby podejrzane o zajmowanie się produkcją narkotyków. Przy Kominka mogła działać mała wytwórnia narkotyków, ponieważ funkcjonariusze zabezpieczyli tam urządzenia do produkcji tabletek, narkotyki typu ekstazy oraz substancje służące do ich wyrobu. Od poniedziałku Legnica ma nowe miasto partnerskie. Za tym, aby niemieckie miasto Miśnia stało się partnerem Legnicy, opowiedzieli się wszyscy radni. Jakie korzyści ma Legnicy przynieść to partnerstwo? O tym opowiemy w naszej relacji. To już pewne. Legnica ma nowe miasto partnerskie. Jest nim oddalona o zaledwie 209 km niemiecka Miśnia. W poniedziałek radni jednomyślnie podjęli uchwałę w tej sprawie. A dlaczego padło na Miśnie, a dokładnie Meissen? Powodem ma być właśnie bliska odległość oraz możliwość ciekawej wymiany doświadczeń. Ma bardzo ciekawe rozwiązania w zakresie edukacji, współpracy z organizacjami pozarządowymi, piękną architekturą może się pochwalić. Też ma doświadczenia w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, bo też była miastem, które zostało zniszczone przez powódź, więc tutaj też istnieje możliwość wymiany wiedzy, doświadczeń pomiędzy naszymi służbami administracyjnymi, a jednocześnie jest to szansa na współpracę między chociażby z służbami mundurowymi. Miśnia to saksońskie miasto, które znajduje się w okręgu administracyjnym Drezno. Położona jest nad Łabą, słynie z produkcji wina i porcelany miśnieńskiej. Miejscowość założono w X wieku. Na jej terenie znajduje się kilkanaście zabytków, a żyje około 27 tysięcy ludzi. Legnicki ratusz chciałby, żeby współpraca z Miśnią budowana była przede wszystkim w oparciu o relacje międzyludzkie. Nam zależy, mi zależy na tym, żeby ta współpraca materializowała się w postaci relacji międzyludzkich, a więc tutaj kontaktów różnych grup społecznych, najmłodszych mieszkańców naszych miast, szkoły muzycznej, placówek oświatowych, seniorów, klubów sportowych, stowarzyszeń.
Podobnie jak w poniedziałek, legnicy radni władze Miśni również jednomyślnie podjęły uchwałę o współpracy z Legnicą 1 listopada. Miśnia jest po Wuppertalu, Drohobyczu, Blańsku i Ruan piątym zagranicznym miastem partnerskim Legnicy. W hotelu Kubus podsumowano dotychczasowe działania w ramach strategii rozwoju Legnicy na lata 2015-2020+. Jednocześnie odbyły się rozmowy dotyczące poszczególnych obszarów rozwoju oraz wskazano kolejne cele. Konferencja była płaszczyzną do omówienia dokumentu oraz wprowadzonych w związku ze strategią działań w Legnicy. Mamy świadomość do zrealizowania kolejnych przedsięwzięć i tutaj dotyczy to rewitalizacji miasta, to jest dotyczy też i działalności w obszarze kultury, sportu, turystyki, rekreacji, edukacji, czy też rozwoju przestrzeni miejskiej, tworzenia nowych miejsc do inwestowania, rozwoju budownictwa wielo- i jednorodzinnego, poprawy infrastruktury drogowej, także jest szereg działań. Miasto wskazuje także wiele inwestycji kluczowych do realizacji w przyszłych latach. Do 2019 roku magistrat chce skompletować m.in. dokumentację kolejnego etapu zbiorczej drogi południowej. W ramach tej inwestycji powstanie wiadukt nad torami, dlatego będzie to trwało tak długo. Termomodernizacja zespołu szkół integracyjnych, też duże zamierzenie, też w tej chwili postępowanie zamierzamy rozpocząć w tym roku, skończyć w 2019, bo to jest dość ogromny obiekt. Plan znaczy także wiele dla przedsięwzięć kulturalnych organizowanych w mieście. Chcemy być centrum kulturalnym w dalszym ciągu tego subregionu, czy jednym z centrów kulturalnych na Dolnym Śląsku. No to trzeba mieć świadomość tego, że to są pieniądze i jeżeli się w sposób przemyślany wydaje, a strategie sprawiają, że to jest jednak bardzo przemyślany sposób, no to tak naprawdę zyski są, wydają się oczywiste. Miasto do jesieni przyszłego roku stworzy także bazę, w której znajdą się wszystkie obiekty, ulice, chodniki oraz wszystkie sieci miejskie. Dzięki temu powstanie internetowa mapa, która pomoże w wielu obszarach. Robienie analiz przed stworzeniem miejscowych planów, czyli struktura własności dobra, zabudowa, uzbrojenie terenu, to wszystko jest bardzo ważne. Komunikacja to jest ważne przy podejmowaniu decyzji z zakresu zarządzania nieruchomościami, planowania przestrzennego, inwestycji, w ogóle rozwoju miasta. Strategia pozwala te wszystkie plany i pomysły zmieścić w jednym dokumencie, dlatego jest tak ważna z perspektywy kolejnych lat rozwoju Legnicy. 3 grudnia odbędzie się koncert pamięci Henryka Karlińskiego. Każdego roku na początku tego miesiąca Legnickie Centrum Kultury oddaje hołd swojemu patronowi. Henryk Karliński był animatorem życia kulturalnego w Legnicy. To dzięki niemu w naszym mieście odbywa się Legnica Kantat, jest również założycielem chóru Madrygał, a poza tym pasjonował go także teatr. 3 grudnia w niedzielę w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa na Piekarach odbędzie się koncert pamięci Henryka Karlińskiego. Będzie to koncert składający się z dwóch części. W jednej z nich wystąpi chór Madrygał pod dyrekcją Dariusza Rzący oraz organista Marek Frąc. W programie m.in. msza legnicka Stanisława Moryty, którą to kompozytor skomponował specjalnie dla naszego miasta w 2000 roku. Wstęp na koncert jest bezpłatny, początek w niedzielę 3 grudnia o godzinie 18. I na dziś to już wszystko. Zapraszam jeszcze Państwa na prognozę pogody. Do zobaczenia.